Cześć! Dzisiaj w tym trzecim odcinku powiem Wam o tym, jak przyglądaliśmy się myśliwemu na jego polowaniu. Wziął nas na właściciel hostelu, w którym byliśmy. Oczywiście za dosyć dużą opłatą. Chyba to było 150 zł albo 200 zł od osoby na polowanie na karibu. No cóż, może to być temat kontrowersyjny, no ale to się dzieje. To się dzieje na Grenlandii, tam można polować bez licencji, bez żadnych zezwoleń, nic tam. Nawet się nie liczy, ile sztuk ubijesz. Także po prostu przyglądaliśmy się temu, jak to wygląda. To było tak, że pojechaliśmy razem z nim jego furgonetką w pewne miejsce, tam gdzie jest strefa polowań dla mieszkańców właśnie Kangarlusuak, i zaczęliśmy iść. Przerw mieliśmy naprawdę bardzo dużo. Za każdym razem ten właściciel hostelu po prostu stanął, burknął coś do nas po angielsku. On był taki bardzo nieprzyjemny w lornetkę i wyszukiwał tej zwierzyny. Ale no, szukaliśmy naprawdę bardzo długo, z 3-4 godziny samego chodzenia. Łącznie cały dzień zrobiliśmy 21 km. I gdzieś tak, nie wiem, na 13-14 km czy 12. W końcu jest karib. Trochę się cieszę, że jednak ten karibu nie został ubity. Nie wiem, on by nam kazał nieść te karibu i to takie by było crossfitem, oczywiście uniósłbym, ale co z tą krwią wtedy? Czy on by nam kazał ją wypić z kubków, jak nie wiem, na Mongolii dzieci piją? I to by było... Ale zobaczyliśmy i karibu, i zające polarne, no, i chyba najlepsze widoki w całej tej podróży. Między górami, pagórkami, jakimiś tam, nie wiem, widzieliśmy zamarznięte jeziora, jakieś tam rozmrożone jeziora, tak samo pustkowia. W ogóle jak szliśmy, to były czaszki bawołów tych karibu, poroże leżące. I dotarliśmy też do takiej właśnie kabiny, która jest zostawiona dla podróżnych. Którzy, jeśli podróżujesz, gdzieś tam jesteś w trasie między Sisusuk do Kangarlusuak, jest taka kabina w górach, po prostu zostawiona, i tam jest wszystko zrobione z przyczepy kempingowej. Jest tam jakiś gaz, są leżanki, są jakieś tam piły do wędzenia, jakiś grill, coś w tym stylu. Jest wszystko, że jak ktoś na przykład komuś zostanie, na przykład, nie wiem, ciężka pogoda, może tam zostać i przespać się. Zobaczyłem tam również dziennik, gdzie ludzie się zapisują. Szybko przeszukaliśmy to i znaleźliśmy Polaków. Byłem strasznie dumny, że Polacy również są właśnie w tym dzienniku wpisani. Są zapisani, my również się zapisaliśmy. Nasza cała ekipa zapisała się właśnie w tym dzienniku. Było mega fajne. No i potem wróciliśmy do hostelu. Nieudane polowanie, ale jednak fajne były przeżycia. I fajnie było zobaczyć tę część Grenlandii. Następnego dnia ruszyliśmy zobaczyć pieski. No już jest. Tylko Tasiek.
mega przyjemne psiaki. To jest jakbyś połączył huskiego, pieseły, jakieś takie puszaste, puszyste pieski. To jest jakaś, nie wiem jak się nazywa ta rasa, ale mega fajne. Nawet dwa takie luźne były spuszczone z uprzęży i one latały razem z nami i spacerowały sobie. I no, oczywiście to co najfajniejsze w psach, to nieważne kto przychodzi z miłością, to one też miłość dają. Yeah. Oh my God. Mega fajny, przyjemny odcinek, bo o zwierzętach można podejścia mieć różne. Kochamy zwierzęta i jednocześnie niektóre zabija. Taka jest ta nasze życie, taki jest ten świat, niestety. U nas w Polsce tak samo. Kochamy psy, kochamy koty, ale jednocześnie zabijamy kurczaki i świnie, więc oni tak samo, nie mają tam świni i kurczaków, po prostu się żywią bawołami i karibą. Do waszej oceny zostawiam to, co robią, możecie pisać w komentarzach. A my się widzimy jutro, gdzie opowiem wam o tym, co się wydarzyło na lodowcu. Cześć!